Hej, ja jestem Gucio, a to jest Team Sonic Racing. Zapraszam. Chociaż kocham prędkość, to jakoś nigdy nie byłem fanem gier z serii Sonic. I pomimo, że ten Jerzyk jest przesympatyczny i grafika kusi, żeby spróbować, bo czasem fajnie jest dla odskoczni zagrać w coś kolorowego i radosnego, tak jakoś nigdy mnie do tego nie ciągnęło. Pewnego razu w PS Plusie pojawił się Team Sonic Racing, więc pomyślałem, pobiorę, może kiedyś spróbuję. No i tak to odkładałem i w końcu tego nie odpaliłem. W międzyczasie jednak na Nintendo Switch kupiłem sobie w końcu Mario Kart 8 i bardzo mi się to spodobało. Gra mnie niesamowicie wciągnęła i wtedy pomyślałem, może jednak to jest dobry moment, żeby włączyć sobie Team Sonic Racing i na przykład porównać obie produkcje. Tak też uczyniłem, pobrałem i oto jest wyścigowy Sonic. Sonic jest bardzo kolorowy, bardzo przyjazny i bardzo sympatyczny graficznie, więc to już jest duży plus, zwłaszcza dla mnie. Kocham normalne wyścigi, ale gdzieś tam trochę już mi się przejadają i czasem, tak jak mówiłem wcześniej, potrzebuję jakiejś odskoczni, czegoś radosnego, sympatycznego i oczywiście Team Sonic Racing jak najbardziej to oferuje. No ale czy tak samo dobrze się bawiłem jak w Mario Kart? Tak, choć dostrzegam pewne różnice. Gdybym w tym momencie miał już powiedzieć, czy wolę Mario Kart, czy Team Sonic Racing, wybrałbym jednak Mario Kart. Ma szalony, niezobowiązujący gameplay, ale teoretycznie tu jest podobnie. Z pewną jednak różnicą. Team Sonic Racing to również szalone wyścigi. Fajne autka o swoich jakichś różnych parametrach, power-upy, przeszkadzajki, czego chcieć więcej. Mało tego, nawet mapy są trochę bardziej szczegółowo skonstruowane, choć w przypadku Mario Kart jest to zależne od mapy, są bardziej mniej szczegółowe. Na pierwszy rzut oka jest wszystko, czego tylko nam potrzeba. Model jazdy w Team Sonic Racing wydaje się też troszeczkę bardziej przyziemny. Mario Kart jest takie szalone, tam są te pojazdy takie dość papierowe, powiedziałbym, bardzo delikatne wprowadzenie. Tutaj mam wrażenie, że te autka mają jednak jakiś swój ciężar, swoją masę. To jest bardzo odczuwalne, przyjemne, tylko że brakuje mi w tej grze jednej, jedynej rzeczy, która powinna mi się z Sonikiem kojarzyć. Prędkości. Tak, Sonic to jest kwintesencja prędkości. Ta gra zawsze stała tym, że wszystko działo się turbo, niesamowicie szybko. I przecież Sonic taki jest. Natomiast Team Sonic Cars oczywiście te autka też rozwijają swoje dobre prędkości. Są power-upy, które nas przyspieszają, rozsiane po torach. Ale nadal wydaje mi się, że to jest trochę za mało. Okej, może ta gra miała być skierowana do młodszych odbiorców, a oni muszą umieć nad tym zapanować. Nie wiem. Ale chciałbym mieć taki turbo tryb w tym Soniku, żeby naprawdę wszystko zasuwało, żebym nie wiedział, co się dzieje. Ale to może moje takie pobożne życzenia. Niemniej jednak, pomijając tą kwestię, gra jest bardzo wciągająca i strasznie się zdziwiłem i zastanawiałem, dlaczego nigdy wcześniej nie dałem jej szansy, dlaczego tak to odwlekałem, ale kiedy już to zrobiłem, no to okazuje się, że teraz gram i gram i gram. No i tak wieczorami sobie 2-3 wyścigi zawsze gdzieś w okolicy snu odpalę dla odprężenia i to bardzo fajnie się sprawdza, jest szybkie, wygodne. Okej, myślę, że tutaj mogłaby być wersja lepsza na Switchu, bo to jednak przenośnie, łatwiej potem do tego spania się zebrać. Ale no, nie wszyscy grają akurat przed snem w takie rzeczy. Generalnie jest bardzo wciągająca, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, graficznie wygląda super. Czego chcieć więcej? Autka przede wszystkim prowadzą się bardzo przyjemnie, tak jak mówiłem, dzięki temu odczuciu jakiejś masy. One nie są takie nijakie, nie są bez tożsamości i to jest bardzo, bardzo przyjemnie rozwiązane. Czy dzięki temu przekonałem się bardziej do Sonika? Chyba tak, i kiedy pojawiają się tutaj recenzje typowych Soników, na przykład jak Frontiers, no to nagle mam ochotę spróbować i sięgnąć po tą grę właśnie przez takie szalone wyścigi. Jeżeli wyjdzie jeszcze kiedyś Team Sonic Racing 2 na przykład, to wtedy już się nie będę zastanawiał i wtedy myślę, że od razu kupię tą grę,
bo jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Mało tego, spróbowałem nawet tryb online, gdzie raczej rzadko sięgam po tego typu rozgrywkę. Trochę mam uraz do ludzi, którzy tam grają. Często się niestety trafiają tacy, którzy zrobią wszystko, żeby ci uprzykrzyć życie. Chociaż potencjalnie w tej grze trochę to też na tym polega. Niemniej jednak spróbowałem i bawiłem się naprawdę świetnie. I uważam, że można dać tej grze szansę. Jak najbardziej. Dlatego polecam, a was zachęcam do komentowania. Czy graliście w Team Sonic Racing i czy wam się taka gierka podoba? I jeżeli mieliście jakieś inne doświadczenie, na przykład z Crash Team Racing, chyba tak się to nazywało, albo właśnie z Mario Kart, to którą z tych gier uplasowalibyście na którym miejscu, jeżeli chodzi o jakąś fajność tego gameplayu i tak dalej? Na razie dla mnie jest Mario Kart, później jest Team Sonic Racing i na końcu Crash, w którego też grałem. Polecam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.